Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was moi drodzy w kolejnym omówieniu aktualizacji i tym razem zajmiemy się patchem z numerem 0.10.6, który wprowadza nam wczesny dostęp, czytaj źródło dosyć dużych dochodów dla Wargamingu i mamy tym razem holenderskie krążowniki, część pierwsza. I tak, jeżeli chodzi o informacje na temat tych okrętów, to we wczesnym dostępie będziemy mieli dostępne okręty od tieru 4 do 9 włącznie, przy czym rozumiem, że 9 zapewne będzie do wylosowania za zestawy z dublonami. Także za darmo tego okrętu nie dostaniecie. Później mamy informacje na temat tego, co można dostać za friko w tej aktualizacji, grindując wczesny dostęp. Więc tak, mamy dwa sezony potyczek, ulepszony interfejs graficzny i techniczny, takie tam inne pierdoły, ale przechodzimy dalej. I teraz tak, mamy tutaj moi drodzy holenderskie krążowniki. Czym one się charakteryzują, to pewnie w większości już wiecie. To są raczej krążowniki na wyższych tierach ciężkie, niższe tiery mają mniejsze kalibry nieco. Od 8 mamy 203 mm, 9 ma 240 i dycha ma 283 mm, także to już są ciężkie krążowniki. No i główny atut tych okrętów to jest atak lotniczy. On wygląda następująco. Tutaj leci sobie eskadra samolotów nad wyznaczony cel, zrzuca bomby na spadochronach. Te bomby potrzebują powiedzmy 15 sekund od czasu, kiedy kliknęliśmy w dane miejsce, gdzie chcemy zrobić nalot, żeby w przeciwnika trafiły i takie bomby opadają i zadają damage. To są bomby odłamkowo burzące, więc mogą również podpalać. Jak to działa, to widzicie tutaj. Jeżeli przełączymy się na tryb celowania z tego uzbrojenia, to możemy po prostu użyć lornetki. Maksymalny zasięg tego nalotu wynosi 13 km na tierze 10, przy czym kamuflaż pozwala nam to robić będąc niewidocznym. I widzicie, że w momencie kliknięcia tutaj rozpoczyna się odliczanie i jak upłynie ten czas tutaj potrzebny do zrzutu, to wtedy bomby osiągną cel. W związku z czym albo najlepiej zaatakować cele stojące, albo musimy naprawdę bardzo mocno myśleć nad tym, gdzie taki ewentualny przeciwnik może się znaleźć za te tam 12, 13 czy 15 sekund, w zależności od tieru. No i damage tych bomb jest przekosmiczny. Ilość pożarów, jaką wywołują te bomby, też jest dosyć przyzwoita, bo na jeden nalot można 3 pożary wsadzić, także jeżeli jesteśmy skoordynowani z jakimś innym tego typu okrętem, to myślę, że to będzie dobra linia do prewencji przeciwko okrętom grającym bardzo stacjonarnie, chociaż po drugiej stronie tego uzbrojenia znaleźć już bym się nie chciał, no ale zobaczymy, może to jest akurat linia ciekawa i dosyć przyjemna, wydaje mi się, także ja ją sobie z przyjemnością wygrinduję. Nie jest to linia taka jak na przykład ostatnie niemieckie niszczyciele, które no raczej się robi w bólach. Tutaj wydaje mi się, że będzie to troszeczkę lepiej wyglądało. No w każdym razie dycha jest warta zrobienia. Będzie można zbierać żetony, które będzie można wymieniać na następujące nagrody. Tutaj macie informację, za darmo można zdobyć następujące rzeczy. 5, 7 i 6, a i 4. 4 i 6, tak. Oraz stały kamuflaż na 7. Także będzie to wyglądało mniej więcej tak. I to chyba tyle. A i stały kamuflaż na 8. Czyli to jest maks, co możemy zdobyć za darmo. Czyli do 7. 8 pewnie będzie trzeba wylosować już z zestawów kupionych za dublony. Dostaniemy również nowy porcik w Rotterdamie. Czy to jest konieczne? Może niekoniecznie. Niekoniecznie konieczne, ale no zawsze jakiś tam wybór. Potyczki, moi drodzy. Tym razem będziemy mieli tutaj potyczki 3x3 na okrętach 7 poziomu, maksymalnie jeden okręt każdej klasy. I kolejne potyczki będą również 3x3, ale na 6. Także dosyć ciekawa konfiguracja. Będzie można wygrać trochę węgla, trochę kredytów i elitarnego doświadczenia oraz najcenniejsze rzeczy, czyli 76 sygnałów bojowych i ekonomicznych. Przy tym, co ostatnio Wargaming wyprawiał z osiągnięciami, takie nagrody to jest chyba coś, co najbardziej nas tutaj ucieszy. Nowość, jeżeli chodzi o klany, Galeria Sław, także można tutaj puszyć grzyba dosyć bardzo widocznie, bo będzie można sobie przejrzeć zwycięzców poszczególnych sezonów z różnych serwerów, także to jest takie no, typowo do puszenia grzyba, nie? Że, a, bo ja to zająłem takie miejsce, a ty nie zająłeś takiego miejsca, a ty jesteś frajer, a ja jestem koks. Także tego typu rzeczy, nie? Gwiazda Dywizjonu. Gramy dywizjony ze swoimi klanowiczami, dostajemy ileś nagród, za 45 bitew, przy dużych klanach oczywiście, no dostajemy całą listę nagród. Za jedną bitwę 1 000 000 kredytów, potem 5 kontenerów, sygnały, exp i inne pierdoły. Co dalej? W zbrojowni pojawia się w sumie teraz nic. Jest dasza przystosowana graficznie do holenderskich krążowników. No i trochę kamuflażu. Dodatki.
Napoli. Na temat Napoli nie, póki co nie ma żadnych informacji na, odnośnie tego, w jaki sposób będzie można go zdobyć, ale jest to dycha, więc raczej to premium okręt nie będzie. Zwłaszcza, że mamy zapowiedziane, że będzie stocznia związana z wydarzeniem z holenderskimi krążownikami. Zobaczmy jeszcze, czy to jest informacja już tutaj od początku. Nie, tutaj nic nie ma na ten temat, więc pewnie stocznia się zacznie w następnym etapie, w następnym patchu, więc wtedy będziemy mogli zbudować sobie krążownik premium tieru 8. The Seven Province, czy jak to się tam wymawia, no w każdym razie 8, lekki krążownik. Wydaje mi się, że dosyć, a nie mogę, NDA, sorry. I tak, co z nowości, jeżeli chodzi o nowe zawartości w grze? Do testów wchodzą następujące okręty. Wchodzą rosyjskie lotniskowce, moi drodzy. To jest po prostu moment, którego myślałem, że nie doczekam w tej grze, ale jednak to nastąpiło. I będziemy mieli rosyjską linię lotniskowców. Wchodzi również Montana na 9, posiadająca jeszcze eskadrę myśliwców z Midwaya. Jakby ktoś pytał, czy okręty są balansowane. Niestety tym okrętom się nie przyjrzałem absolutnie wcale, więc na ich temat się nie wypowiem, ale wiem, że będą niebawem się pojawiać. Oraz dosyć istotna zmiana. Friesland przestaje być dostępny. Zastępuje go w drzewku holenderskim Groningen. Będzie dostępny za taką samą ilość wolnego expa jak Friesland, czyli za 1 000 000. I to jest identyczny okręt, tyle że pod flagą holenderską. Nic więcej tych okrętów nie różni. Można odebrać dzień konta premium. No i zobaczmy, co tam się zmieniło w balansie. Interfejs misji to bardzo ważna sprawa. Poprawione SI botów, cofnięcie muzyki. Wsparcie dla muzyki użytkownika. O proszę, czyli już nie będzie można słuchać swoich utworów w czasie gry, ja i tak tego nie używałem, ale ktoś tam pewnie używa, będzie mu szkoda. Zmiany w balansowaniu gry. Tu możemy jeszcze zajrzeć, co tu się ważnego stało. Niemieckie niszczyciele, te najnowsze, już dostają buffy. Nie wszystkie, co prawda. No, Felix Schulz dostaje 100 metrów i Gustav Julius dostaje 100 metrów na wykrywalności. Pancerniki dostają przyspieszony obrót wież. Tutaj zasięg bazowy głównej artylerii wzrasta. Leander, Fidzi dostają nerfa do reloadu. Baltimore, Radan z 30 na 27. No to są raczej niższe tiery, więc głównie dychy by nas interesowały, żeby coś sensownego tym pograć w rankedach albo w dwach klanowych, bo pewnie znowu byłyby na dychach. Ale to tyle. Więc no, w zasadzie w tej aktualizacji z ciekawszych rzeczy to wchodzą holenderskie krążowniki. Żadnych istotnych zmian w balansie nie będzie. Żadnych istotnych zmian w zbrojowni również się nie doczekamy w tej aktualizacji. Także no po prostu rozpoczynamy kolejne dojenie, tym razem za dublony na tier 9 holenderskich krążowników i ewentualnie na żetony za niższe tiery, więc tak to będzie wyglądało. Czy tą linię warto będzie grindować? Wydaje mi się, że tak. Na kanale macie gameplay rozegrany na żywo okrętem tieru 8, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda mniej więcej. I w tym materiale to jest wszystko, moi drodzy. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.